Reżyser gry Aaron Keller dał nam kilka wskazówek dotyczących nowego bohatera, który pojawi się już 6 grudnia. A my dziś będziemy spekulować, co też ujrzymy za niecałe 2 miesiące. Hej, 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 witajcie moi drodzy, po tak długim czasie robimy wielki powrót tradycji tego kanału. Jeśli wśród was są osoby, których jeszcze nie było z nami lata temu, to wiedzcie, że od zawsze, gdy zbliżał się nowy bohater, to tworzyłem filmy ze spekulacjami. Analizowaliśmy różne poszlaki, przyglądaliśmy się ostatnim wypowiedziom Blizzarda, łączyliśmy kropki, a i nawet wysnuwaliśmy szalone teorie. Ach, to były czasy. Na szczęście one wróciły. I tak samo mam nadzieję, że wróci prężny rozwój kanału, dlatego zapraszam do subskrypcji i dziś raz jeszcze zrobimy sobie te dzikie spekulacje. Bowiem na niedawnym streamie z Overwatch League reżyser Aaron Keller wypowiedział takie oto słowa. So in season 2 we will be debuting a new hero. It's a tank hero, we've said, and it's someone that players have seen before. And the other thing we're putting out in season 2 is a new map, and I think the new hero, he's connected to this map. W drugim sezonie wprowadzimy nowego bohatera. Jest to tank. Jest to ktoś, kogo już kiedyś zobaczyliśmy. Dodatkowo w drugim sezonie wprowadzimy nową mapę i nowy bohater jest powiązany z tą mapą. O, ja nie mogę. Już wam mówię, z tej wypowiedzi można wywnioskować naprawdę, naprawdę wiele i obszar poszukiwań jest drastycznie zredukowany. Jesteśmy w posiadaniu kilku informacji. Wiemy, że będzie nowa mapa. Wiemy, że nowego bohatera już kiedyś spotkaliśmy. I wiemy, że jest on powiązany z nową mapą. Więc teraz metodą eliminacji dowiemy się, o kogo chodzi. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, co będzie nową lokacją, a jest to szalenie proste. Wystarczy, że włączymy sobie dwa filmy. Z ogłoszenia premiery Overwatch 2 i ze streama, na którym ujawnili więcej szczegółów. Tutaj, jak widzicie, medytuje sobie Zenyatta, a w tle słyszymy głos Mondaty. Na pierwszy rzut oka mapa wygląda jak zwykły Nepal. Jednak jak wejdziemy do gry, to ujrzymy kilka różnic. Może twórcy przerobią Nepal? Nie wiem po co, ale kolejny film już pokazuje nam znacznie więcej. W trakcie omawiania nowości mówili, że będą regularnie dodawać nowych bohaterów, mapę i tryby. I gdy mowa o mapach, to ponownie widzimy klasztor omnickich mnichów. I tym razem nie ulega wątpliwościom, że jest to nowa mapa. Albo przepychanka, albo ładunek. Po prawej stronie widzimy zakończenie drogi i oczywiste jest to, że coś będzie po niej się poruszać. Ładunek czy robot z barykadą? To już ciężej wywnioskować. Zatem śmiało można stwierdzić, iż inna część klasztoru Shambhali będzie nowa mapą w sezonie drugim. Bo właściwie po co już teraz nam to pokazali? We wszystkich materiałach promocyjnych skupiali się głównie na sezonie pierwszym. Coś tam powiedzieli o sezonie drugim, a 2023 już został potraktowany ogólnikowo. Więc czemu mieliby teasować coś na sezon trzeci, a ignorować sezon drugi? Nie widzę sensu w takim scenariuszu i ogólnie w tych filmach widzieliśmy inne rzeczy, których nie ma obecnie w grze, jak banery, inspekcja broni i tym podobne. Więc niedawne materiały promocyjne to zapowiedź nie tylko premierowej zawartości, ale też najbliższego rozwoju gry. Okej, można by powiedzieć, że to Göteborg będzie nową mapą. Już ją kiedyś pokazywali, a i znajdziemy postać powiązaną z Göteborgiem. W komiksie z Torbjörnem poznajemy Svena, dawnego członka klanu Ironclad z siedzibą właśnie w Göteborgu. Albo to, nowa mapa to będą Indie. W opowiadaniu z Symetrą ta bohaterka naprawiała klasztor, a wszystkiemu przyglądał się Sanjay Korpal. I w sumie to też nieźle pasuje do naszej teorii. Nowa mapa i nowy bohater, którego już widzieliśmy i jest powiązany z nową mapą. Z wyjątkiem tego, że jakby nie patrzeć, oficjalnie zapowiedzieli klasztor Shambhali. Dlatego załóżmy, że na 95% to właśnie będzie nowa mapa. Powyższe teorie też są niezłe, ale jednak monastyr bardziej prawdopodobny. To przechodzimy do kolejnego etapu, czyli kto będzie nowym bohaterem. To ktoś, kogo już znamy i ktoś powiązany z lokacją. I teraz pomyślmy, kto jest powiązany z klasztorem Shambhali. Zenyatta, Mondata, Genji, bo on tam spędził kawał czasu, chcąc pogodzić się ze swoim ciałem. Ale tak naprawdę
ciężko tutaj znaleźć kogokolwiek innego. Dlatego ten trop zostawmy na potem. Zajmijmy się postaciami, które już znamy, na dodatek męskimi. Społeczność w pierwszej kolejności pomyślała o Maudze, czyli kumpel Baptista, gdy jeszcze był w szponie. Ale ciężko tu znaleźć jakieś powiązanie z mnichami Szambali. Może Maximilian? Też niezły kandydat na bohatera. Jednak ponownie, co ma piernik do wiatraka? Cała reszta postaci, które już kiedyś w fabule się przewinęły, to raczej takie nijakie osoby, gdzie ciężko doszukać się powiązania z klasztorem, prócz pewnej osoby. Moi drodzy, istnieje jedna wskazówka, która pozwoli nam połączyć ze sobą monaster Szambali i mrocznego omnika z czarnych chmur. Dawno temu gracze wysnuli pewną teorię. Z początku może wam się wydawać szalona i przesadzona, ale słuchajta. Gdy przyjrzymy się wszystkim humanoidalnym omnikom, zauważymy, że posiadają na czole diody. I we wszystkich animacjach, komiksach i tym podobne, zdecydowana większość omników posiadała 3 diody. Natomiast jedynie Zenyatta i Mondatta posiadali 9 diod. I społeczność zgadywała, że ilość diod to jakby wyznacznik miejsca w hierarchii? Jakby im więcej diod, tym omnik jest ważniejszy, silniejszy, mądrzejszy czy bardziej oświecony? Jakby to był rodzaj kast, nawiązanie do feudalizmu? I rzeczywiście, te wszystkie zwykłe omniczki, które gdzieś tam się nam przewinęły, ma mało diod. A to właśnie kapłani w średniowieczu posiadali wysoki status. Mnisi z klasztoru Szambali są oświeceni, pragną zjednoczyć omniki i ludzkość, ich cele są bardzo ambitne. W uniwersum Overwatcha przewinął nam się omnik, który posiada na czole więcej diod, a to tym bardziej potwierdza powyższą teorię. Otóż Maximilian posiada ich 7. To wciąż nie jest 9, ale doskonale wiemy, że Max jest bardzo inteligentnym i przebiegłym omnikiem. Posiada duże bogactwo i, co najważniejsze, wpływy. Można powiedzieć, że w swoim środowisku posiada pewnego rodzaju władzę. Nie jest jakimś zwykłym robotem, o nie, to ktoś ważniejszy, taki możnowładca. Jednak wciąż o szczebel niżej od duchownych. Można też wspomnieć o omniku, który przekazał Katy Volskaya ich technologię. Ma on 5 diod, więc sądzę, że to jakby jakiś porucznik, czyli coś pomiędzy. Jedyny omnik, który jest na równi z Zenyattą i Mondatą, to mroczny omnik z czarnych chmur. Moi drodzy, on również na czole posiada 9 diod. Przypadek? Nie sądzę. Domyślamy się, iż ta postać jest liderem Sektora Zero. Jego szczęka ma ten sam purpurowy odcień. Jest potężny, posiada władzę i ma ambitne plany. Z pewnością stoi wysoko w omnickiej hierarchii. Ale okej, jak on mógłby być powiązany z klasztorem Szambali? No cóż, skoro w przeszłości znaliśmy tylko 2 omników z 9 diodami i obaj byli mnichami Szambali, to chyba można wysnuć teorię, że kolejny omnik z 9 diodami również mógł być owym mnichem. A co jeśli mroczny omnik z czarnych chmur był mnichem z klasztoru Szambali? Wspólnie głosili nauki, by ludzkość i omniki się zjednoczyli. Jednak nasz bohater, widząc ile zła dzieje się na świecie, nie potrafił już wierzyć w ideały jego braci. Jego serce zostało skorumpowane i jego poglądy zmieniły kierunek. I albo pozostali mnisi go wyrzucili z klasztoru za kontrowersyjne ideały, albo sam odszedł. Wtedy też założył Sektor Zero, by sprawiedliwości stało się zadość. W pierwszej kolejności zaatakował King's Row, jednak Overwatch go powstrzymało. Postanowił się zwrócić do Doomfista i wspólnie rozpocząć drugi kryzys omniczny. Niestety Pięść Zagłady został uwięziony, a mroczny omnik odsunął się w cień. Jednak gdy Akande uciekł z więzienia, nasz bohater ponownie się do niego zwrócił i tym razem pierwszym celem był Paryż. To wszystko bardzo mi przypomina pewien wątek z uniwersum Warcrafta. Sargeras, jeden z tytanów Panteonu, przyglądając się, jak przedwieczni bogowie spaczają planety, oszalał, uznając, że jedyny sposób, by powstrzymać bogów przed rośnięciem w siłę, to zniszczenie wszelkiego życia. Stworzył więc płonący legion i rozpoczął swoją krucjatę.
I mroczny omnik może być takim Sargerasem. Niegdyś zasiadał wśród strażników świata, jednak gdy jego serce zostało skorumpowane, odszedł i założył własne ugrupowanie, by siać zniszczenie. Ja wiem, że część z was może pomyśleć, że to rozdmuchana teoria z tymi diodami. To po prostu tekstury, losowość. Ale gdyby to była losowość, to rzeczywiście byśmy widzieli różne ilości diod u każdego rodzaju omników. A tak to serio, wszyscy zwykli omniccy obywatele mają 3. Maksymilian z wielkimi wpływami ma 7, a najważniejsi omnicy, istni guru, mędrcy mają 9. To nie ulega wątpliwościom, jednak teoria, że omnik z czarnych chmur był niegdyś mnichem, to już czyste domysły. Jednak jak nie on, to kto? Jaka inna postać i mapa z uniwersum Overwatcha pasuje do wypowiedzi Arona Kellera? Powoli kończąc, mam dla was ostatnią wskazówkę, a o tym całkiem niedawno wspominałem. Przy okazji ogłoszenia Overwatch 2, jeden dziennikarz został zaproszony do siedziby Blizzarda i przedstawiono mu sylwetki nieznanych postaci. Jedna z nich to była Kiriko, pozostałe dwie to najpewniej Sojourn i Królowa. Jednak obok nich znajdowała się sylwetka kogoś podpartego kosturem i ta postać przypominała jakby kapłana wudu. No, kapłan, mnich? Są pewne podobieństwa. Ach, uwielbiam te łączenie kropek. To daje mi taki vibe szaleńca szukającego spisku. W trakcie istnienia tego kanału wielokrotnie tak robiliśmy i to bardzo nakręca hype. Często udawało się trafić, a często byłem w błędzie. Jak będzie tym razem? Najlepsze jest to, że przekonamy się już niedługo, bo świat Overwatcha wrócił do regularnego rozwoju, identycznego jak w trakcie najświetniejszych lat gry. Co myślicie o tej teorii? Naciągana? A może sądzicie, że o kogoś innego chodzi? A jeśli spodobał wam się dzisiejszy film, to zapraszam do subskrypcji, bo takie to, oj, będą się regularnie pojawiać. To dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!